Cześć, to program polityczny. Dziś będziemy rozmawiać o reportażu TVN, o Joannie, która wzięła tabletki poronne i o politycznych konsekwencjach tego materiału. I będziemy rozmawiać też o Konfederacji, o tym, kogo wpuszcza na swoje listy, a kogo nie wpuszcza. Ja się nazywam Agata Szczęśniak. A ja się nazywam Dominika Sitnicka. To co? Jedziemy! We wtorek wieczorem Fakty TVN pokazały materiał na temat pani Joanny. Zdarzenia z tego materiału miały miejsce w kwietniu. Pani Joanna była w ciąży i w pewnym momencie stwierdziła, że ta ciąża zagraża jej życiu. W związku z tym życiu i zdrowiu. W związku z tym zdecydowała się przyjąć tabletki poronne, po czym poczuła się źle psychicznie, fizycznie i zadzwoniła do swojej lekarki. To jest jej opowieść przedstawiona w Faktach. Następnie do pani Joanny przyjeżdża patrol policji, który eskortuje ją do szpitala. I tu mamy różne wersje, które poznajemy teraz na bieżąco z oświadczeń, które w trakcie, kiedy o tym rozmawiamy, publikuje policja, publikuje pełnomocniczka pani Joanny, Izba Lekarska. W każdym razie to, co wiemy i to, co zostało pokazane w materiale TVN-u, to sposób potraktowania pani Joanny w szpitalu, kiedy w eskorcie policji, będąc na oddziale ratunkowym, była skłaniana do tego, żeby oddać laptopa, oddać telefon i rozebrać się. Prokuratura prowadzi postępowanie o przestępstwo z dwóch artykułów. To jest artykuł 151 oraz 152 Kodeksu Karnego. Pierwszy dotyczy tego, że to doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności i to jest to, co podkreśla policja, że pani Joanna chciała popełnić samobójstwo i w związku z tym jej lekarka wezwała. W kryzysie psychicznym trzeba było szybko zareagować, taka jest wersja. Taki jest też obowiązek lekarza. Natomiast to, co podkreśla i pani Joanna, i organizacje broniące jej, zwłaszcza jej pełnomocniczka, prawniczka Kamila Ferenc z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, to jest ten drugi paragraf, z którego też jest prowadzone postępowanie, który mówi o tym, że kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przy czym pani Joanna mówi, że nikt jej do tego nie namawiał, nikt nie chciał jej udzielać pomocy, ona sama kupiła tabletki, co nie jest w Polsce karane. Tak jak też rozumiem tę historię, tam podczas tej interwencji był taki, no nie wiem, jakiś taki klimat tworzony wokół pani Joanny, tak jak ona miałaby zostać ukarana za przeprowadzenie swojej własnej aborcji, co oczywiście, tak jak powiedziałaś, nie jest karane, no ale właśnie, że jakby cały ten efekt taki osaczenia, że to jeszcze dodatkowo na nią źle wpływał, plus właśnie jakieś takie wprowadzanie w błąd, robienie jakiejś takiej atmosfery zagrożenia. I to też było ważne w tej historii, dlatego właśnie wszystkie organizacje feministyczne tak ostro zareagowały. Tak, przyjechało do niej 4 policjantów. O ile nam w tej chwili wiadomo, nie były to policjantki, tylko policjanci. Dopiero później w ogóle wezwano drugi patrol, który ją przewiózł do czy czekał na nią w kolejnym szpitalu i tam pojawiły się policjantki, które z nią rozmawiały. No właśnie, będziemy się w kolejnych godzinach i dniach dowiadywać coraz więcej pewnie o okolicznościach tej sprawy, będzie więcej wypowiedzi różnych. Dlaczego o tym rozmawiamy? Dlatego, że ta cała sytuacja wzbudziła bardzo, bardzo duże zainteresowanie polityków. I tak jak z jednej strony wiadomo, że lewica, to jest temat lewicy, tak? Lewica ma zupełnie jasne stanowisko na temat aborcji, już oczywiście mnóstwo polityczek lewicy się zabrało głos na ten temat i polityków. Wiemy, że lewica chce legalizacji aborcji, chce teraz jeszcze tej ustawy ratunkowej, która dekryminalizuje i pomocnictwo. To jest jakby jasna sytuacja. Ale co wydało nam się bardzo, bardzo ciekawe, odezwali się też politycy liberalni, centrowi, tacy, którzy od tego tematu w ostatnich miesiącach zdecydowanie uciekali. Głos zabrał Donald Tusk. Atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalu to dopiero początek. Chcesz głosować na PiS lub Konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce. Na jakie konto jakiegokolwiek polityka Platformy czy Koalicji Obywatelskiej się nie spojrzy, tam są właśnie wpisy w tym stylu: Arkadiusz Myrcha, dramat młodej Polki, który fundują jej tacy goście jak Korwin, Mentzen czy Ziobro. Bartłomiej Arłukowicz. Też mam pytanie do pana Mentzena, zadaję publicznie. Czy pan Mentzen zgadza się z tego typu interwencjami policji, gnębieniem kobiety, która poszukuje pomocy lekarskiej? Bo ten sam pan Mentzen proponował, czyli Konfederacja proponowała rozwiązania mówiące o tym, że kobieta za aborcję ma trafić na 10 lat do więzienia. Rzecz jest ewidentna. Platforma, która unikała trochę tego tematu, wraca. Dlaczego, twoim zdaniem? Tutaj widzi Platforma dwa dla siebie punkty. Jeden, żeby podkreślić, że mamy do czynienia z policyjnym państwem PiSu. I to się pojawia w tych wypowiedziach, które tutaj cytowałyśmy. Czyli to, z czym spotkała się pani Joanna, według Platformy jest po prostu przedłużeniem praktyk Prawa i Sprawiedliwości dotyczących takiego zagrażania bezpieczeństwu obywateli i uruchamiania służb do pilnowania obywateli. A druga rzecz, no to jest oczywiście uderzenie w Konfederację. To, że tak odniosę się do tego pierwszego elementu, też mam takie wrażenie, bo 2 miesiące temu, tak, dobrze pamiętam, żyliśmy z kolei sprawą śmierci na porodówkach, na patologii ciąży. I tam ta rozmowa wyglądała troszeczkę inaczej, tak? Bo tam chodziło o błąd lekarski, już no, nie chcę przesądzać, tak? Chodziło o sprawę, która się wydarzyła w szpitalu, to była relacja pacjent-lekarz i tam ta dyskusja wyglądała zupełnie inaczej, tak? Że wystąpiła wtedy posłanka Lewicy Katarzyna Kotula, powiedziała: przestańcie nas zabijać, przestańcie zabijać kobiety. Co wzbudziło dużą, jak powiedzieć, kontrowersję, tak, że część osób, zwłaszcza różnych aktywistek feministycznych, bardzo ją wsparło, bo to było coś, co się cisnęło na usta, bo to nie był oczywiście pierwszy taki przypadek. No wtedy Naczelna Izba Lekarska wydała takie kuriozalne oświadczenie, w którym też nawet nie współczuła. Tak, ale też pamiętam, że Donald Tusk też się oczywiście wypowiadał w tej sprawie i tak jakby zupełnie z innej strony, łagodząc, że lekarze tak jakby byli przedstawiani też jako część właśnie obywateli, która cierpi na tym, że to państwo pisowskie jest takie niedomagające, że złe jest prawo, że oni tak samo są troszeczkę ofiarami tej sytuacji i tam nawet były takie słowa: nie obwiniajmy lekarzy. Żeby właśnie jakby zmienić tę dyskusję. A tutaj już jest taka sprawa, no, kojarząca się zupełnie inaczej, że tu jest właśnie ten aparat państwa, policja, prokuratura. W tych wypowiedziach tam nie ma tego lekarza, w tych wypowiedziach polityków liberalnych. To jest kolejna taka sytuacja, która nie dotyczy tylko aborcji, prawa do aborcji, tylko dużo szerzej rozumianych praw kobiet i tego, jak kobiety są traktowane przez lekarzy, jak cały system opieki zdrowotnej traktuje kobiety. I to akurat Lewica przez lata podkreślała, że prawo do aborcji jest bardzo związane z tym, jak kobiety są traktowane w szpitalach. No i nagle okazuje się, że to jest taki kolejny raz, kiedy to wypływa. No ale do Konfederacji. No, ten drugi wątek to jest to, że to pozwala politykom i lewicy, i politykom liberalno-centrowym uderzyć w Konfederację. No, ta aborcja to jest jeden z tych elementów takiego miękkiego podbrzusza Konfederacji, bo wszyscy to widzą, oni teraz idą w taki przekaz: obniżamy podatki, dom, grill, trawa, 2 samochody i wakacje. Te sprawy, nie ma w ogóle jakichś tam na sztandarach takich spraw ideowych, tak? Żeby, tak bym to określiła. Oni wręcz je chowają. Dlaczego? Rzecz jest oczywista. W elektoracie, bardzo młodym elektoracie Konfederacji, poparcie dla aborcji jest bardzo wysokie. Ono, no nie wiem, no wiadomo, że nie jest tak wysokie jak w elektoracie Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy, ale to sięga nawet w różnych badaniach 60 tam parę procent. Tak? Opowiada się za, i to za prawem do legalizacji, tak? Już nie mówiąc o... No tak jest po prostu w tym pokoleniu. Za to no mamy 100% pewność, wszyscy posłowie, którzy byli posłami Konfederacji w tamtym czasie, kiedy kierowano ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, wszyscy się podpisali, pod tym Krzysztof Bosak się chwalił, oni mają poglądy, jakie mają. Chwalił się, że oni są jedynym klubem, który w 100% podpisał się pod tym wnioskiem. Tak, 11 posłów, część z nich teraz się wycofuje, na przykład Artur Dziambor mówił, że tam żałuje bardzo, ale on już nie jest w Konfederacji. Ale tego dnia, kiedy został wyemitowany ten materiał w Faktach, wieczorem już pojawił się jeden z polityków Konfederacji, Michał Urbaniak, i był pytany przez Agnieszkę Gozdyrę w programie o jego poglądy dotyczące aborcji. I ta sytuacja idealnie pokazuje, jak bardzo oni zdają sobie sprawę z tego, że to jest ich problem wizerunkowy, coś, co może im odbierać głosy, zwłaszcza teraz, kiedy widzimy w badaniach, że oni zyskują głosy młodych kobiet, które wiadomo, że popierają aborcję, a przynajmniej popierają nieściganie za aborcję. I Agnieszka Gozdyra zadawała mu pytanie, a co w takim razie z tą aborcją? Czy pan by karał za... czy jest pan za delegalizacją aborcji po czynie zakazanym z gwałtu? I tam zaczęło się znowu takie klasyczne kluczenie. Uważa pan, powinny mieć prawo do usuwania ciąży z gwałtu? No, co do zasady nie powinno to mieć miejsca. To zmienił pan zdanie w ciągu minuty. To chyba jesteśmy to chyba jest jasne, że to nie powinno być. No ale się dzieje, bo świat jest, nie działa się żadna aborcja. Świat jest tak skonstruowany, i chciałbym, żeby nie było aborcji na świecie. To jest świat idealny, tak? Ale taki świat nie istnieje, jesteśmy tego świadomi. Uważa pan jako Michał Urbaniak, że kobiety, panie pośle, nie powinny móc usuwać ciąży z gwałtu? To jest bardzo trudna sytuacja i oboje o tym wiemy. Kiedy Konfederacji słyszą odpowiedzi na to pytanie, że rzadkie przypadki. To są bardzo rzadkie przypadki, więc nie ruszałbym akurat tego elementu prawa naszego. Natomiast one się prawie nie wydarzają. Natomiast jakie przypadki się nie wydarzają? Dotyczące aborcji z gwałtu. Rzadkie przypadki. Co też jest prawdą, bo to jest zazwyczaj przez to, że tak trudno jest jakby formalnie załatwić coś takiego, więc te formalne przypadki to rzeczywiście jest kilka rocznie, tak? No ale co to jest za argument? Rzadkie przypadki, nie ma co gadać, ja bym tego teraz nie ruszał, no ale przyznał ostatecznie, że tak, że on jest przeciwnikiem aborcji i to jest właśnie ta rzecz, której trochę wyborczynie, wyborcy Konfederacji nie doceniają, tak? Że bo tam sobie jestem przeciwnikiem aborcji, i jakoś taka właśnie była ta sytuacja z tą decyzją Trybunału Konstytucyjnego, tak? Że nagle ci wyborcy, było takie duże oburzenie w internecie, ale jak to ta moja partia, to oni mają takie poglądy. A moim zdaniem tu jest jeszcze coś, bo kiedy niedawno rozmawiałam z profesorem Przemysławem Sadurą, który zrobił badania fokusowe, dużo wywiadów z wyborcami, wyborczyniami aborcji i to wiemy, że od pewnego czasu rośnie też wśród osób deklarujących poparcie dla Konfederacji odsetek kobiet, co wywołuje zdziwienie. No jak to? Kobiety chcą głosować na taką antykobiecą partię? Ale te kobiety powtarzały bardzo często w rozmowach z badaczami: aborcja? Ja nie będę miała z tym problemu. Ja sobie wyjadę za granicę. Pojadę do Czech, pojadę do Niemiec. Ścieżki są przetarte, mam na to kasę. Ja sobie poradzę. To nie jest mój problem. I moim zdaniem takie sytuacje jak ta dotycząca pani Joanny, bez względu na to, jakie będą tam szczegóły tej sytuacji, czy wcześniej ta sytuacja z Nowego Targu, pokazują, że to prawo aborcyjne w Polsce, ono promieniuje na to, jak kobieta jest traktowana w szpitalu. Że nie funkcjonujesz w tym kraju. Tak, w sensie możesz wyjechać, ale... Być może pani Joanna ma kupę kasy, ale była w takiej, a nie innej sytuacji i nagle znalazła się w otoczeniu policjantów, którzy traktują ją w arogancki, okropny sposób, przewożą z jednego szpitala do drugiego. Ona jest zdenerwowana tym, że każą jej się rozbierać, zabierają jej laptopa, telefon i myślę, że to jest bardziej coś, co ewentualnie może oddziaływać na wyborczynię Konfederacji. A skoro jesteśmy już przy Konfederacji, to w środę dokonało się wielkie ogłoszenie. Sławomir Mentzen już wreszcie powiedział, że będzie jedynką w Warszawie. Dwójką, co ciekawe, będzie Jakub Banaś. Z tych Banasiów, tak. Ogłosili to przed Najwyższą Izbą Kontroli i też to całe wystąpienie Jakuba Banasia polegało na tym, że chcemy państwa minimum. Odchudzenie państwa, żeby to było państwo minimum. a w ramach tego państwa minimum to trzeba po prostu dozbroić NIK w uprawnienia prokuratorskie. Tym narzędziem są uprawnienia prokuratorskie, czyli pion prokuratorski w Najwyższej Izbie Kontroli. Taka jest to logika. No w każdym razie to miał być taki dowód na to, on tam wystąpił jako taka osoba walcząca z państwem PiS i wytykająca w ramach tego, on nie pracuje w NIK-u, no ale jakby jest powiązany z NIK-iem rodzinnie. Tata pracuje. No, tak, i ma na pięku ostro z Prawem i Sprawiedliwością. Tak, więc to miało być takie pokazanie tego, że patrzcie, tak, będziemy walczyć z PiS-em, będziemy ich lustrować, będziemy ich sprawdzać, bo to jest złodziejstwo, korupcja i tak dalej, i tak dalej. Co jest... To było ciekawe, bo to jego tata. No tak. Walczy, lustruje. Ale no właśnie, to chciałam... Tak ma spływać na Jakuba Banasia. Tu chciałam nawiązać, że Konfederacja lubi na listach rodziny, bo teraz jest taki właśnie czas, kiedy oni ujawniają swoje jedynki, dwójki, trójki. Nagle się okazuje, że tam w podwarszawskim okręgu jest Karina Bosak, prawnik, jak ją przedstawiał zawsze Krzysztof Bosak. I po prostu tam jest jeszcze, nie wiem, gdzieś jest ojciec Konrada Berkowicza, jak to kiedyś Janusz Korwin-Mikke powiedział chyba jeszcze w 2014 roku, no tak, na naszych listach są... Matki, żony, córki, kochanki. Tak to się odbywa. Matki, żony, córki... I kochanki. Tak. Wymyśliłabym akronim, ale nie myślę tak szybko. No w każdym razie tak to się odbywa. Ten nepotyzm chyba... Nie brzmi za dobrze. Nie brzmi za dobrze. Jakiś choroba, wypuszczanie demona. Dobra, kto jeszcze jest na tych listach? Bo wiemy, że matki, żony, córki i kochanki. Choć nie do końca wiemy które. Oby. Wiemy na pewno, że nie ma na tych listach już Justyny Sochy. Ona zrobiła trochę taki falstart kilka tygodni temu. Ogłosiła się, już nie pamiętam jakie to było miejsce, w każdym razie miała startować. Ona była z tej frakcji braunistów, którzy są, no tam jest problem, oni są lekko na wylocie, ten Braun jest niewygodny dla Konfederacji, chodzą plotki, że prędzej czy później się go pozbędą, bo chcą iść bardziej... Ale nie przed wyborami, bo to już jest, przytrzymać tak, na teraz czas jest za późno. Tak. No w każdym razie tam się odbyło głosowanie wśród liderów Konfederacji. Justyna Socha odkryła feminizm wtedy, bo miała takie wystąpienie: mnie, matkę, kobietę, matkę, czwórce dzieci, 6 facetów wyrzuciło z list Konfederacji. Krótko mówiąc, Justyna Socha włączyła myślenie wtedy. No, ale cóż, Konfederacja przestraszyła się chyba najbardziej radykalnych radykałów i radykałek. No właśnie. Ja myślę, że tam niekoniecznie nawet chodziło o to bycie taką mega radykalną, antyszczepionkową działaczką. Bardziej pewnie zaszkodziło jej to, że... na tym Justyna Socha wypłynęła. Tak, zaszkodziło jej to pewnie, że była braunistką, plus pewnie chodziło też o jakieś tam wewnętrzne inne nieporozumienia. No w każdym razie, to dzieje się teraz to, tak? Przy okazji ujawniania tych list, to co jakby wcześniej mówiono, że to będzie problem dla Konfederacji, tak? Że się nagle poujawnia, że a tu jakieś tam Sochy, Pitonie i tak dalej, ale do tego jeszcze to już są, nie wiem, ujawniono na przykład dwójkę z okręgu elbląskiego, okazało się, że dwójka lubi, ten pan lubi zamawiać 5 piw, czyli hajlować, tak? Wszyscy wiemy, co to znaczy. Albo że lubi mieć wpisy o Ku Klux Klanie, że Ku Klux Klan jest fajny i w ogóle white power extra. Albo na przykład w Legnicy Robert Grzechnik, od kilku kadencji radny Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, no Konfederacja, która tutaj chce być największym antypisem w tym kraju, zagarnęła sobie doświadczonego radnego PiS-u, który będzie startował z Legnicy. No to jest coś, co rzeczywiście może im zaszkodzić, bo oni się prezentują, jakby powtarzają. My nie idziemy do tych wyborów po to, żeby się z PiS-em układać. My nie chcemy żadnych targów z PiS-em, my chcemy PiS rozliczyć. Chciałam Cię spytać o to, czy takie przypadki właśnie hajlujących naszych przyszłych posłów, czy to jest coś, co szkodzi Konfederacji? No to jest, powiedziałabym, tak jak to mówią politycy, bardzo ciekawe pytanie. Proszę Pani. Słucham. No, to jest coś, co zobaczymy. tak naprawdę, bo Konfederacja jest w pewien sposób impregnowana na coś takiego i to znowu tu się odwołam do swojej rozmowy z Przemysławem Sadurą, który rozmawiał ostatnio z wyborcami Konfederacji, który powiedział, że ci wyborcy no wiedzą to, no tak, Konfederacja ma tam u siebie jakichś różnych faszystów na zioli, jakichś różnych radykałów, najróżniejsze przedziwne postaci, ale nam nie o nich chodzi. My wiemy, że gdzieś tam się zaplątają i może jedna czy druga taka osoba do Sejmu wejdzie, ale na Konfederację głosujemy z jedynego powodu. I to są podatki. To jest obniżka podatków. I właściwie nikt inny. Oraz gofry. No właśnie, bo przez jakiś czas, kiedy Konfederacja na początku roku zaczęła przejawiać pierwsze takie wzrosty, no to wtedy wyszedł Donald Tusk i powiedział: ludzie, na co wy głosujecie? Piątka Mentzena, że oni nie chcą Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Ten temat się wałkował długo i tam no, żadnego efektu nie było w związku z tym. To jaki jest teraz pomysł partii opozycyjnych? Chodzi mi przede wszystkim o koalicję i, nie wiem, Lewicę na przykład i Trzecią Drogę. To tak, może być tak, że rzeczywiście utrzyma się to, co dotąd wychodziło, że faktycznie wyborcy mówią: o, tam no, są takie dziwne postaci, ale my głosujemy tak naprawdę na Mentzena. Ale no, może być też tak, że im więcej będzie takich dziwnych postaci się jednak objawiało, to zniechęcenie do Konfederacji może rosnąć. I to jest coś, co w polityce jest mega ważne. To są kadry. To są ludzie, którzy realnie robią kampanię wyborczą w poszczególnych okręgach. Mentzen będzie ją robił w Warszawie. Drugi Mentzen jeszcze będzie w Toruniu. Brat. Tak. Właśnie. To nie tylko matki, żony, ale też bracia i synowie. Kochankowie? Nie wiemy. Dobrze, a jeżeli chodzi o to, jak partie się przygotowują. Partie bardzo długo lekceważyły Konfederację. I tak jak rozmawiałam jeszcze kilka miesięcy temu z różnymi partiami, Lewicą, Platformą Obywatelską, Hołownią, wszyscy uważali, że to jest taka chwilowa zwyżka Konfederacji, gdzieś tam oni będą mieli te swoje kilka procent, ale przecież to jest koalicja, nie podogadują się, będą między nimi konflikty, są zbyt radykalni ludzie, nie będą chcieli na nich głosować, wyjdzie Korwin, coś powie o pedofilii i... Tak, albo o kobietach i ludzie od nich odpłyną. No i teraz niektórzy są jednak zdziwieni tym, że to poparcie dla Konfederacji nawet nie tyle się utrzymuje, ono rośnie, bo przez ostatnie kilka miesięcy wzrosło od 10% do teraz średnia sondażowa to jest 14%. No i co z tym robić? Długo partie mówiły: ignorujemy, nie zajmujemy się. Teraz wszyscy przyjęli, że trzeba wejść w zwarcie. Jeden z polityków powiedział mi: ja sobie założyłem, że 2 razy dziennie będę wysyłał tweeta walącego w Konfederację. Myślisz, że dobry pomysł? No nie wiem, no to jest jakby przejaw tej wiary, że kampanię się robi na Twitterze. No może. Nie wiem. Bardzo jestem sceptyczna. Jeszcze zależy, co będzie w tym tweecie, tak? Generalnie chodzi o to, że Konfederacja rośnie, ponieważ ludzie, którzy chcą głosować na Konfederację, nie widzą nikogo innego, na kogo mogliby zagłosować. I taką siłą miała być partia Szymona Hołowni. To on miał być tym nowym, takim nie do końca określonym politycznym tworem, antypolitycznym, mówiącym, że jest przeciwko PiS-owi, przeciwko Platformie, pan znany z telewizji, partia który buntu, klasyczna. Tak, plus posługujący się trochę innymi środkami, taki bardziej rozrywkowy. No ale wszedł w koalicję z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Nieco stracił na powabie. To już prawie wszystko na dziś. Jest jeszcze jeden temat, ale mogą go zobaczyć te osoby, które już wspierają OKO.press, a to wy wspieracie OKO.press. Nie płaci nam ani Donald Tusk, ani Zandberg, ani Kaczyński. Nawet Mentzen nam nie płaci, o dziwo. Nie, to wy nam płacicie. Więc jeśli już płacicie, albo jeśli chcielibyście wpłacić na OKO.press, to kliknijcie link, który jest w opisie do tego programu i wtedy dostaniecie jeszcze jeden materiał, jeszcze jedno nasze nagranie. A poza tym klasycznie szerujcie, lajkujcie, ale też piszcie komentarze. Jesteśmy bardzo ciekawe i wszyscy ciekawi w redakcji, czy są na przykład wśród Was wyborcy i wyborczynie Konfederacji. Jeśli tak, to podzielcie się informacjami i swoimi opiniami na temat tego, no właśnie, to o czym rozmawiałyśmy dzisiaj. Przeszkadzają te osoby, które są na listach? Czy nie? I z jakiego powodu głosujecie, co jest jakieś problematyczne, czy na przykład ta sprawa aborcji jest dla Was problematyczna. To jest wszystko dla nas bardzo, bardzo ciekawe, więc zachęcamy do wszelkich interakcji. A poza tym widzimy się w czwartek o 18:00 za tydzień.